Jak usunąć kleszcza, jak myć zęby, jak czytać etykiety kosmetyków. Wiele ciekawych informacji można było uzyskać podczas dni otwartych powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W programie było mnóstwo punktów, praca z mikroskopem, bakterie w domu, jak nie przeciążać szkolnych tornistrów, eksperymenty z alkogoglami, próbki wody, zabawy dla dzieci i quizy z nagrodami. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, którą dzisiaj tutaj mamy okazję się przedstawić, jest stacją, która nie tylko potrafi, czy robi kontrolę i ma wymagania, ale również potrafi pokazać, że jesteśmy doradcami, że promujemy zdrowie i jesteśmy do współpracy dla wszystkich, we wszystkich branżach. Kontrolujemy i szkoły, i zakłady pracy, i obiekty spożywcze, i komunalne. Wszędzie oprócz kontroli jesteśmy na zasadzie promocji zdrowia. Edukacja była ważnym elementem imprezy. Prezentowano sprzęt wykorzystywany do poboru próbek wody oraz chociażby przedstawiono wymagania i plany higieny dla działalności pod kontrolą sanepidu. Są to gabinety fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, studia tatuażu, gabinety lekarskie czy lokale gastronomiczne.